Szanowni Państwo, ta piękna konstrukcja, z dawna oczekiwana, nie tylko łączy dwa brzegi Dunajca, ale jest jednocześnie też bardzo ważnym połączeniem gospodarczym, komunikacyjnym, turystycznym, takim, które dawno jest tutaj już oczekiwane. To w ciągu drogi krajowej 75 powstaje piękny most w Kurowie, niedaleko Nowego Sącza dla nas patrząc z perspektywy wdrażania projektów inwestycyjnych polskiego ładu to jednocześnie most, który tworzy nowe perspektywy. To właśnie dzięki takim konstrukcjom. Zresztą wyjątkowym tylko kilka takich mostów w Polsce jest o takiej konstrukcji, o takiej metodzie budowy extra dost. To jednocześnie gwarantujemy Zwiększone możliwości dla przedsiębiorców, zwiększone możliwości gospodarcze dla całego regionu dla pięknej sondestrzyzny, na której się znajdujemy. Tu mamy most długości nieco ponad 600 metrów, szerokość 17 metrów z rezerwą na przyszły rozwój po to właśnie, żeby kiedy powstanie sądeczanka, kiedy powstanie droga dwupasmowa w każdym kierunku, a za chwilę o tym jeszcze dwa słowa. Chcę powiedzieć, żeby ten most również w takim standardzie bardzo zaawansowanym służył wszystkim mieszkańcom, służył przedsiębiorcom. Bo właśnie ten dotychczas służący mieszkańcom most w kurowie już niedługo będzie się zbliżał do 80. Dobrze, żeby poszedł na emeryturę, a tutaj Powstaną rozwiązania komunikacyjne, które zwiększą szanse rozwojowe całej sądeczczyzny. Aby tak się stało, Szanowni Państwo, potrzebujemy drogi ekspresowej, drogi S75, o którą już od dawna zabiegają parlamentarzyści. Prawa i sprawiedliwości. Jest ze mną tutaj dzisiaj pan Arkadiusz Mularczyk, z którym no, nie wiem, ile razy już rozmawialiśmy na ten temat, ale naprawdę dziesiątki razy z panią poseł Anną Paluch, e, oczywiście z panem posłem Wiesławem Jańczykiem e, i, e, z, i z Panem Senatorem i z panem ministrem, z panem wojewodą. Dyskutujemy o przebiegu sądeczanki od dawna, bo są niestety, szanowni państwo, dzisiaj protesty społeczne które uniemożliwiają budowę tej drogi a trzeba podkreślić że ta droga jest niezwykle potrzebna i my już w roku 2017 jeśli dobrze pamiętam panie ministrze zagwarantowaliśmy finansowanie najpierw w wysokości miliard 800 milionów to już sama ta kwota niech świadczy o naszych intencjach do szybkiej realizacji tej drogi ale 2-3 lata później podnieśliśmy tę kwotę, i dzisiaj w programie budowy dróg krajowych na Sądeczankę na Drogę Krajową 75 przeznaczonych jest ponad 3 miliardy złotych. Apeluję zatem z tego miejsca do samorządowców, którzy. Też w większości popierają, ale nie wszyscy są tacy, którzy cały czas jeszcze protestują, a chyba właściwie tylko jeden z tego, co dobrze słyszałem, protestują przeciwko budowie tej drogi. Drogi, która dla Nowego Sądza, dla sądeczyzny całej, jest drogą ogromnej szansy. Drogą wyrwania się z tej. Mielizny średniego rozwoju, z tej pułapki średniego dochodu, w którą Polska wpadła 10-20 lat temu, a z której właśnie dzisiaj dzięki Polskiemu Ładowi wyrywamy się na naszych oczach. Ale chcemy, żeby to, to wyjście w kierunku dostatniego do, do życia było równomierne dla wszystkich. Także dla mieszkańców południowej Małopolski, także dla mieszkańców sądeczyzny. I dlatego, szanowni Państwo, podsumowując. Nowa droga, nowy most, nowy wiadukt to są nowe szanse, to nowy rozdział historii dla regionów, które były odcięte, przynajmniej w dużym stopniu odci odcięte od możliwości przyciągania inwestycji krajowych, wielkich inwestycji zagranicznych, które tworzą nowe miejsca pracy, a dzięki nim rosną wynagrodzenia Polaków. To jest w sercu polskiego ładu, i stąd. W naszym głównym nurcie rozwojowym znajdują się ważne projekty infrastrukturalne, takie jak ten przepiękny most w Kurowie, który będzie łączył dwa brzegi jeszcze, pięknego, jeszcze piękniejszego Dunajca. I czekamy też na na to, aż samorządowcy porozumieją się. Jesteśmy gotowi natychmiast budować tę drogę. Zabezpieczyliśmy finansowanie, zabezpieczyliśmy moce przerobowe, moce produkcyjne i um, jesteśmy gotowi ruszać z budogą, budową Sądeczanki, która zwiększy jeszcze bardziej szanse rozwojowe tej przepięknej polskiej krainy. Dziękuję. Dziękuję bardzo panie premierze. Głos zabierze minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, proszę uprzejmie. Dziękuję bardzo panie premierze. Szanowni Państwo, po raz kolejny, a w szczególnym miejscu, miejscu tak wymownym dla możliwości wykonawczych, na możliwości projektowych polskich inżynierów, mogę potwierdzić, rząd prawa i sprawiedliwości, rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego, dotrzymuje słowa, bo zdeklarowaliśmy o to realizację. Bardzo ważnego mostu w ciągu drogi numer 75, jak pan premier powiedział, mostu, który zastąpi już bardzo wątpliwy w stanie technicznym most wybudowany przed laty mostu, który, w, de, w którym dedykujemy nie tylko zmotoryzowanym, nie tylko kierującym pojazdami samochodowymi, ale również i pieszym i, i rowerzystom, wszystkie atrybuty. Które konieczne są dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym w XXI wieku. Więc nie tylko płyta mostu, która zapewnia bezpieczne poruszanie się w obydwu kierunkach, ale także i ten pas rezerwowy, także i ciągi pieszojezdne. Przy wysoce skomplikowanej konstrukcji mam olbrzymią satysfakcję, że dzięki. Dzięki środkom finansowym dedykowanym przez rząd, tak to było w 2017 roku, panie premierze, kiedy uchwałą Rady Ministrów został zwiększony limit finansowy pozwalający przewidzieć realizację i zaplanować realizację sądeczanki, bo wcześniej były oczywiście obietnice, ale obietnice bez pokrycia. Nasi niestety poprzednicy szermowali słowem, budowali wizję, nie zabezpieczając środków finansowych. I dzięki właśnie tej decyzji z 2017 roku możemy realizować taką konstrukcję, która jest swoistym poligonem, poligonem nie tyle doświadczalnym, co poligonem, na którym polscy inżynierowie nabierają kompetencji. Dzisiaj mogą realizować najtrudniejsze konstrukcje, konstrukcje inżynieryjne, w każdym zakątku świata. A to dzięki temu, że uruchomiliśmy ten wielki program inwestycyjny. I teraz kwestie związane z sądeczanką. 26 propozycji przebiegu sądeczanki. Jesteśmy cierpliwi, szukamy kompromisu i jesteśmy pewni, że ten kompromis znajdziemy. Już większość samorządów jest przekonanych, że należy wybudować. Nie możemy ją poprowadzić tylko w tunelach i na estakadach w tych pięknych górach. Musimy ją poprowadzić optymalnie, tak aby służyła nie tylko tranzytowi, ale żeby służyła terenom, gminom, przez które przebiega. I z tych 26 tras, projektowanych przebiegu, wybrane zostały trzy. Jesienią składamy wniosek o decyzję środowiskową. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku y, będziemy przygotowywali przetarg, rozstrzygniemy przetarg, podpisanie umowy na projektu i buduj i sądeczanka stanie się faktem. Znajdziemy porozumienie, jestem co do tego przekonany, bo koncyliacyjna postawa samorządów zawsze przebija po trudnych rozmowach i trudnych debatach, i co do tego jestem osobiście. Przekonany, przekonana jest Generalna Dyrekcja Drug krajowych Autostrad i z tego miejsca bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy, na ręce pana dyrektora Pałasińskiego, wszystkim tym, którzy przygotowują cierpliwie tę inwestycję przez lata. Pomimo kłopotów, pomimo trudności realizujemy to przedsięwzięcie, który, który, które zakończy to wykluczenie komunikacyjne sądeczyzny. Ta droga dla sądeczyzny jest swoistą drogą życia, ta droga jest generatorem rozwoju i ona musi powstać. Natomiast wszystkim tym, którzy dzisiaj skoncentrują się na realizacji mostu w Kurowie, życzę, żeby za parę miesięcy właśnie zdarzył się ten moment, żebyśmy się mogli ponownie spotkać. Panie premierze, mam nadzieję również i z pana udziałem i tą piękną, ten piękny, ten piękny obiekt inżynieryjny będziemy mogli Dedykować użytkownikom ruchu, kierowcom, pasażerom, pieszym, rowerzystom, bo każdy tutaj dla siebie znajdzie przestrzeń. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie ministrze. Proszę o zabranie głosu wojewody małopolskiego, pana Łukasza Kmitę. Szanowny panie premierze, szanowni państwo parlamentarzyści. Duże inwestycje drogowe w Małopolsce stały się faktem. Małopolska dzięki panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu jest wielkim placem budowy. Oprócz tej ważnej dla sądeczyzny drogi w programie 100 obwodnic znalazły się także ważne inwestycje drogowe, które będą realizowane na tej ziemi. Ale jako wojewoda, jako przedstawiciel pana premiera w terenie zapewniam, że doskonale współpracujemy także z lokalnymi samorządami. Dzięki decyzji pana premiera Mateusza Morawieckiego od 2018 roku zostało zrealizowanych ponad 750 zadań na drogach lokalnych, na drogach gminnych i powiatowych, które stanowią swoisty most w połączeniu z siecią europejską, ten, z drogami krajowymi i z drogami wojewódzkimi. To osobista determinacja pana premiera Mateusza Morawieckiego doprowadziła do tego, że prawie 800 milionów złotych trafiło do Małopolski do małopolskich miasteczek, do małopolskich wiosek, gdzie powstały nie tylko równe i bezpieczne drogi, ale także chodniki, także bezpieczne przejścia dla pieszych. W ubiegłym tygodniu ogłosiliśmy także kolejny nabór do rządowego programu rozwoju dróg i chcę zapewnić, że ta współpraca z samorządami w Małopolsce jest doskonała i także środki, rekordowe środki, które pan premier przewidział dla Małopolski, będą tutaj dobrze wykorzystane. Dziękuję bardzo Panie Wojewodo. Głos zabierze pan poseł Arkadiusz Mularczyk. Proszę uprzejmie. Dziękuję bardzo, Panie Premierze, Panie Ministrze, Panie Wojewodo, Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za dzisiejszą wizytę i dzisiejsze deklaracje dotyczące tej inwestycji, ale też budowy sądeczanki. Jesteśmy w szczególnym miejscu. Ten piękny most tutaj w Kurowie jest pewną bramą do sądeczyzny, regionu ludzi przedsiębiorczych, regionu, w którym, do którego przyjeżdża bardzo wielu turystów. Tutaj to jest bardzo ważne miejsce, jeśli chodzi o kwestie turystyki, naszego rozwoju, to jest bardzo ważne miejsce, jeśli chodzi o wypoczynek. Tu mamy takie miejscowości jak właśnie Nowy Sącz, Krynica, Muszyna, Piwniczna. Do tych miejscowości przyjeżdża bardzo wielu turystów i oni oczekują tej dobrej drogi. Ale też mieszkańcy tych wszystkich powiatów, sądeczyzny, ziemi gorlickiej. Ziemi Limanowskiej także oczekują dobrego dojazdu do swoich miejscowości. Cieszymy się, że ten most, który powstaje, który będzie niebawem oddany do użytku, ale także Sądeczanka, co do których planów wiemy, że będzie realizowana i zrobimy wszystko, żeby została zrealizowana, także będzie służyła i mieszkańcom naszego regionu, ale też turystom, którzy tutaj wypoczywają, spędzają wakacje zimowe i letnie. Chciałem jeszcze raz serdecznie podziękować panie premierze za, za tę de, deklarację, panie ministrze, za to, że zrobimy wszystko, żeby Sądeczanka powstała. Dlatego, że ona jest niezbędna, jest konieczna dla bezpieczeństwa yy, przemieszczania się tutaj tysięcy pojazdów dziennie, ale także jest konieczna do tego, żebyśmy mogli w dobrych i komfortowych warunkach tutaj żyć, pracować i funkcjonować. Jeszcze raz dziękuję panie premierze za wizytę i za te wszystkie deklaracje.